kim jesteś? Nazywam się Maciej Obst i mam 17 lat. I rysuję w sumie tak z 6 lat. Jaki jest twój ulubiony artysta? W sumie to ciężko powiedzieć, bo jakby nigdy się bardzo nie zastanawiałem ani nie interesowałem taką w sensie sztuką, bo jakoś po prostu nigdy do tego nie miałem zaparcia, ale tak jak miał wybrać, to chyba Egon Schiele. Co cię inspiruje? Najbardziej inspiruje mnie muzyka. Jak rysuję, to jakby to, co puszczam sobie i czego słucham w trakcie tworzenia, to ma duży wpływ na to. Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego? Mój ulubiony film, kiedyś to był Donnie Darko, ale teraz myślę, że Lot nad kukułczym gniazdem. I najbardziej mi się w sumie podoba sposób przedstawienia całej akcji i sposób, w jaki główny bohater grał. Podaj kilkoro wykonawców muzycznych, których słuchasz. Jim Morrison z The Doorsów, David Bowie, Ian Curtis, Joy Division i Kurt Cobain z Nirwany. Dlaczego tworzysz? Sprawia mi przyjemność, jak mogę przedstawić coś, jak się czuję w takiej estetyce, która przypada jakby większości ludzi, przynajmniej mam nadzieję. Co chciałbyś osiągnąć swoją sztuką? Chciałbym osiągnąć pewien sposób popularności, żeby moje prace były ogólnie tak rozpoznawane i żeby więcej ludzi się zaczęło nimi interesować. Jaka jest według ciebie granica sztuki? Granica sztuki, jeżeli można w ogóle coś takiego wymyślić, to według mnie byłby moment, w którym sztuka by zaczęła ranić, a nie skłaniać do myślenia. Jaki był przełomowy moment twojej twórczości? Kiedy w trzecie gimnazjum zamiast starać się przerysowywać rzeczy innych osób, zacząłem robić własne rzeczy, które na początku w ogóle nie wychodziły, ale z czasem wyrobiłem swój styl. Co daje ci tworzenie? Przyjemność i kontakty z ludźmi, bo na przykład daje mi to taką opcję, że mogę się spotykać z paroma osobami i tworzyć na przykład na jednym płótnie albo myśleć nad jakimś projektem artystycznym. To wszystko, dziękuję. Dziękuję.